na moją gębę baczność. Spocznij. Pokryj, wyrównaj. Baczność. Sztandarowi cześć. Baczność, spocznij. Do hymnu. Proszę o zabranie głosu rektora szkoły, magistra Józefa Panca. Przepraszam, Jerzego Panca. Koleżanki i koledzy, droga młodzieży. Minęły wspaniałe wakacje. Ja wiem, że większość z was powie, że były za krótkie, ale cóż, takie jest życie. Od jutra przystępujemy do intensywnej pracy. Pragnę, aby szkoła stała się wam wszystkim bardzo bliska, abyście traktowali ją tak, jak swój drugi dom, abyście chętnie do niej przychodzili i dobrze się w niej czuli. Życie nakłada na nas wiele obowiązków. Waszym podstawowym obowiązkiem jest nauka i to dobra nauka. Każdy z was zapewne pragnie otrzymać w czerwcu świadectwo bez ocen niedostatecznych, a zapełnione piątkami, no w najgorszym wypadku czwórkami. I musicie wiedzieć, że każdy może to osiągnąć, tylko trzeba chcieć. Ktoś może zapytać, jak do tego dojść. Odpowiedź jest prosta. Systematyczną pracą, pilnością, obowiązkowością, no i zawziętością. Może zdarzyć się, że niektórzy z was będą mieli trudne chwile, chwile słabości. Ale wtedy pamiętajcie, że jesteśmy jeszcze my, pedagodzy. I jesteśmy po to, żeby wam pomóc, doradzić czy wesprzeć na duchu. Tak, aby przeszkody zniknęły, a problemy przestały być problemami. W tym roku szkolnym jest nas więcej niż w latach poprzednich. I może się zdarzyć, że niektóre klasy będą musiały rozpoczynać lekcje o 7:10, a inne kończyć o 15:05 albo i później. W związku z czym od razu zaznaczam, aby wszyscy tak sobie zorganizowali dojazdy, żeby nie było spóźnień na pierwszą lekcję, czy zwolnień z ostatniej. Nie będziemy tego tolerować. I jeszcze jedna przestroga. W związku z tym, że niektórzy czasem błądzą idąc do szkoły, postanowiliśmy 3 dni nieobecne i nieusprawiedliwione traktować jako rezygnację ze szkoły i skreślać z listy uczniów. Chcemy, abyście zrozumieli i zapamiętali, że szkoła nasza jest tylko dla tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, którzy chcą w życiu coś osiągnąć, coś sobą reprezentować. Jak wiemy, rok ten 1990 jest rokiem historycznym. Czasami przez całe dziesięciolecia nie dokonywało się tyle, co w tym jednym roku.
Zmienił się świat, zmieniła się Europa i zmieniła się nasza ojczyzna. Kraj nasz wszedł na nową drogę, drogę demokracji, której wszyscy dopiero musimy się cierpliwie uczyć i wytrwale bronić. Chcemy wszyscy dogonić Europę i świat, ale możemy zrobić to tylko z ludźmi mądrymi, światłymi i twardymi, ludźmi, którzy będą wierzyć, że jest to możliwe. Mam nadzieję, że wy wszyscy takimi właśnie ludźmi się staniecie. Otwieram pierwszy w Rzeczypospolitej Polskiej rok szkolny 1990-91. Życzę jednocześnie wszystkim koleżankom i kolegom dużo sukcesów w pracy i pomyślności w życiu osobistym, a wam, droga młodzieży, dużo radości z życia, z nauki i z młodości. Chciałbym jednocześnie przedstawić ścisłe kierownictwo, nowe kierownictwo szkoły. I tak pani dyrektor magister Anna Bobkowicz jest odpowiedzialna za liceum medyczne i klasy Szwacz-Dzianin. Pan dyrektor magister inżynier Stanisław Tarnowy jest odpowiedzialny za pion mechaniczny, klasy stolarskie i klasy wielozawodowe. Pan dyrektor magister inżynier Karol Jabłoński jest odpowiedzialny za pion elektryczny i klasy zasadnicze samochodowe. Dziękuję. Trudno jest się uczyć, gdy na każdym rogu mierzy w serce pistolet, jak lód lwą chłodną. Życie i śmierć, jak ptaki, krzyżują swe drogi, mózgą obitym wojną, myśl i pamięć kradną. Trudno jest się uczyć bez światła i ognia, w pokoju, gdzie niedawno żył ktoś, kogo nie ma. Noc warkotem wystrzałów rzuca w nasze okna krwawe dzieje planety, którą zwiemy Ziemia. Nas nie same książki, nas uczy historia, botanika i chemia dźwigają jej ślady. Piorun palący, przeszłość mózgi nam przeorał i inne wstaje życie z ponad kart Iliady. Uczmy się, by o życie walczyć bez wojen, bez gwałtów i okrucieństw, bez łez i przemocy. I do zwycięstwa dojdziemy przebojem, by krwawej tej nauki móc zbierać owoce. Proszę o wysłuchanie przemówienia ministra edukacji narodowej, profesora Samsonowicza. Programu rok szkolny to zawsze jest okazją do refleksji uczniów. Dla was przecież to oznacza początek kolejnego roku pracy. Początek kolejnego roku ponoszenia odpowiedzialności za to, co się dzieje. Dorastanie waszych uczniów. Refleksji nauczycieli. Podejmujcie, koledzy, na nowo swoje obowiązki. Obowiązki niełatwe, obowiązki trudne, ale obowiązki, które mam nadzieję mogą przynieść wiele satysfakcji i wiele zadowoleń. W tym roku jest szczególnie nam wszystkim potrzebny. Rozpoczynamy bowiem nowy rok szkolny. Po raz pierwszy od 50 lat w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jest to, jestem o tym przekonany, tylko nowa czy odnowiona nazwa naszego państwa. Możemy być sobą. I jednocześnie, będąc sobą, tak jak bywało oni, możemy być członkami wspólnoty szerszej, europejskiej, czy nawet światowej. Możemy zatem być inni. Pytanie, czy potrafimy? Czy potrafimy pozbyć się złych przyzwyczajów, tłumienia indywidualności, poddawania się różnym naciskom? Czy potrafimy patrzeć na naszą Rzeczpospolitą jako na nasze państwo? Na szkołę jako na miejsce służące dobru wszystkich uczniów? Czy potrafimy przezwyciężyć naszą prywatę na rzecz potrzeb szerszych? Czy ciężkie, a niekiedy bardzo ciężkie, warunki materialne nie przeszkodzą w korzystaniu ze zdobywania w szkole, także te związane z uczeniem się życia w demokracji, samodzielnych lub tematów wykraczających poza linię programową, formy działalności rad szkolnych, samorządów uczniowskich,
nowych organizacji politycznych i kulturalnych, umiejętnych współżycia z kolegami mającymi inne przekonania polityczne czy religijne. Tego wszystkiego będziemy się wspólnie uczyć. Szkoła była dotychczas kierowana przez administrację państwową, która brała, zresztą zawsze w pełni, pod uwagę interesy nauczycieli. W tym roku powinno już być inaczej. Szkoła przecież składa się z czterech podmiotów działania, administracja oświatowa. Zwracam się zatem do młodzieży, do rodziców, do nauczycieli, do władz oświatowych, także do przedstawicieli szkół społecznych, samorządowych, prywatnych, kościelnych. Zróbmy wszystko, by w pierwszym roku naszej Rzeczypospolitej szkoła stała się naszą szkołą, rozwijającą osobowość młodych ludzi, kształcącą i skłaniającą do myślenia, wychowującą w duchu praw człowieka, a jednocześnie miejscem nie tylko pożytecznego, ale przyjemnego spędzania czasu. Aby zatem szkolne Rzeczpospolite stały się miejscem przygotowującym do życia w polskiej Rzeczpospolitej, takiej, jaką chcielibyśmy mieć, w jakiej chcielibyśmy. Rozpoczynają ostatni rok nauki w szkole. Chcę Wam życzyć dobrego wyboru dalszej drogi życiowej. Bardzo pragnę, by doświadczenia zdobyte w środowisku szkolnym pomogły w życiu późniejszym, dorosłym i dojrzałym. Różniliście się między sobą, czasami nawet bardzo. Ludzie nigdy nie byli i nie mogą być tacy sami. Jeśli ktokolwiek uczył Was inaczej, popełniał błąd. By potwierdzały to każdego dnia. Przyszłość ucząc żyć nieświadomie. Ale to wiemy, że tylko wtedy prowadzi droga do takiej szkoły szkoły opartej na nauczycielu, od którego wiemy, że świat nie delegacja z kwiatami na miejsca pamięci narodowej odmaszerować. Będą września, będą spadały z drzew grusze i śliwe. W niebo popatrzę i będzie boleśnie. Pod słońcem września nie będę szczęśliwy. To słońce stało ponad horyzontem, błogosławiące wrogim samolotom. To słońce biło nasz żelaznym frontem, dział hukiem, czołgów złowrogim łoskotem. A czołgi w bagnach wyschniętych nie grzęzły. Szły armie szybsze niż i polski piechur. Bomby waliły w kolejowe węzły, płonęły miasta rzucane w pośpiechu. Szli Niemcy. Któż to niegdyś wstrzymał słońce? Czemu nie zgasło nad warszawską bitwą? Ono świeciło, okrutne, palące, w oczy żołnierza, który trwał i wytrwał. Słońce wspaniałe, słońce nad Warszawą, nad Westerplatte, nad Helem, nad Kutnem. Schodzące krwawo, zachodzące krwawo, nienasycone widokiem okrutnym. Już go odtąd nie ujrzę inaczej niż w krwi oparach, płomienne przekleństwem. W dymach ze stosu rozpaczy i męstwa, rozpaczą krwawe i płomienne męstwem. O słońce, słońce września, miną lata, zdeptany będzie przez prawo łeb węża. Może we wrogu odnajdziemy brata, może sercami będziemy zwyciężać. Może tak będzie, ale słońce września, dni naszej chwały i krwi i rozpaczy, przeklęte będzie w legendach i pieśniach, nim nowe wzrosną po nas pokolenia. Leżysz wtulony w pościel, coś cichutko mruczysz przez sen.
Łóżko szerokie, pościel świeża, za oknem prawie dzień. A jeszcze tak niedawno koja i pachnący rybą koc. Fale bijące o pokład i Bosmana zdarty głos. To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczujesz wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć. Że zapomniałem kupić mleko i gary w domu zmyć. Bo jeszcze tak niedawno statek mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych. To było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal, mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kei, patrzyłem ze łzami na port. Przyjdzie jeszcze taki dzień, że opuszczę go, a na razie było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Był las, proszę was. I do tego lasu, dla zabicia czasu, przyszło młodzieńców dziewięciu. Pierwszy wyrzeźbił nożem swoje nazwisko w korze. Drugi, gdy tylko przybył, skopał niewinne grzyby. Trzeci, wesołość wzniecił, bo porozrzucał śmieci. Czwarty, wrzeszczał jak goryl, echo gra do tej pory. Piąty, z wiatrówką w dłoni, zaczął wiewiórkę gonić. Szósty, tak się rozgniewał, że tłukł butelki o drzewa. Siódmy, w zabawy szczycie, podpalił leśne poszycie. Aż wreszcie dwaj pozostali, gałęzi nałamali, a las, proszę was, westnął sobie żałośnie. Ja wyrosłem pięknie, ale co z nich wyrośnie? Baczność. Sztandarowi cześć. W tym roku jest kilka zmian, a mianowicie będziemy rozpoczynali naukę w szkole o godzinie 7.10 i tradycyjnie już na warsztatach o godzinie 7. W związku z tym są wolne miejsca w internacie i bardzo bym prosił, że ci, którzy nie mają dojazdu, to dotyczy klas pierwszych i starszych, aby z tego skorzystali. Teraz będziemy rozchodzili się do klas, ale w taki porządku. A mianowicie, klasy starsze zostają na płycie boiska, gdzie dostaną plan na cały tydzień lub na jutrzejszy dzień. Natomiast klasy
pierwsze będą, pozostaną tutaj, będą wchodziły do szkoły. Przy czym chciałem podać pewne jeszcze zmiany, a mianowicie klasa trzecia T. Wychowawcą jest pan magister Witold Kowalczyk. Klasa druga W. Wychowawcą jest pani magister Irena Zaleska. A zatem bardzo proszę klasy starsze o opuszczenie płyty boiska i spotkanie się z wychowawcami klas celem odpisania planu na następny tydzień. Bardzo bym prosił, zostają na płycie z boiska tylko i wyłącznie klasy pierwsze. Klasy pierwsze, proszę bliżej tutaj podejść, w takim szyku jak stoicie, abyśmy mogli sobie podać pewne komunikaty. Bardzo proszę. Klasy pierwsze, bardzo proszę, klasy pierwsze. Szkolne. Spotkamy się dzisiaj z wychowawcami i opiekunami klas. Na warsztaty szkolne nikt nie zostanie wpuszczony, jeżeli nie podpisze pewnej deklaracji. Ta deklaracja...